Witamy wszystkich. W ciągu następnych 5 minut zobaczycie najlepsze strzały, jakie zebraliśmy w ostatnim czasie. Pierwsza w kolejce czeka francuska artyleria Lorraine, która świetnym strzałem z wyprzedzeniem załatwiła włoski Progetto 46. Na 9. miejscu wita nas IKV-103. W celowniku miał E-25. Ale pocisk trafił inny niemiecki pojazd. Kłęby dymu i płomienie nie stanowią przeszkody dla gracza Lazio 26 w OI. Po zmianie celu w ostatniej sekundzie udało się zniszczyć od razu dwa czołgi naraz. Czy siódemka okaże się szczęśliwa dla polskiego 40 TP? Chyba jednak tak, bo trafić w ten sposób to prawdziwa sztuka. KW2. Na początku walki spieszy się zająć dobrą pozycję. Wrogi AMX-12T zrobił to szybciej. Ale za bardzo mu to nie pomogło. W połowie odcinka melduje się Hellcat. W celowniku złapał SU-100, ale dostał jadący z pełną prędkością MT-25. Gracz Adi 2002 w Conquerorze załadował pocisk rykoszetujący i wypalił w ISM. Pocisk odbił się i poleciał prosto w Charioteera, który chował się za domem. Oto i najlepsza trójka. W amerykański niszczyciel lecą od razu trzy pociski, ale żaden nie zmieścił się między budynkami. Co innego GW Panther, którego celny strzał eliminuje wroga. Chiński czołg ciężki WZ-111 model 1.4 schował się w krzakach, przez dwa okna wymierzył w Caernarvona i trafił w dziesiątkę. Ech, szkoda, że nie w magazyn amunicji. Tym razem na pierwsze miejsce trafił mały, ale wkurzony Bizon. Najpierw dał upust emocjom i załatwił 2-7 TP naraz. A chwilę potem pod jego katowski topór trafił 10 TP i 7 TP, który stał obok i nie był wykryty. Jeśli Wam także udało się zaliczyć imponujące trafienia, to klikajcie odnośnik w opisie filmu i podsyłajcie nagrania. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i polubić film. Do zobaczenia!